Mamy przed sobą raport godzinowy z naszej stacji pomiarowej na ulicy Jagiellońskiej w Kielcach i tutaj możemy zauważyć, że pył zawieszony, stężenie pyłu zawieszonego w tej chwili występuje w granicach poniżej około 25 mikrogramów na metr sześcienny. Jak pamiętamy, dopuszczalna jest 50. Oznacza to, że według pomiarów zanieczyszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jakość powietrza w Kielcach poprawiła się. Dzisiaj mogę Państwa zapewnić, że jest czyste powietrze, możemy oddychać pełną piersią. Dopuszczalne normy nie są w ogóle przekraczane, a stan czystości powietrza jest o wiele lepszy niż moglibyśmy się tego nawet spodziewać dzisiaj. Choć jak podkreśla dyrektor Małgorzata Janiszewska, od lat w sezonie grzewczym występuje wzrost zanieczyszczenia pyłami. Smog, jaki pojawił się w Kielcach w minioną niedzielę, był zjawiskiem nadzwyczajnym i wywołanym splotem kilku okoliczności. Akurat nałożyły się takie sytuacje jak bardzo wyjątkowa niska temperatura, bezruch wiatru, prędkość wiatru była w granicach 0,5-0,8 m na sekundę, czyli właściwie był zastój i było wysokie ciśnienie, które nie pozwoliło rozpraszać się zanieczyszczeniom na wyższe odległości, raczej przytłaczało te zanieczyszczenia do powierzchni ziemi. Takie sytuacje mogą się zdarzyć, dlatego tak ważna jest codzienna troska o środowisko. Wpływ na jakość powietrza ma m.in. to, czym i jak pali się w piecach. W 2014 roku Rada Miasta Kielce przyjęła program ograniczenia niskiej emisji. Polega on na pomocy mieszkańcom w likwidacji systemów grzewczych na paliwo stałe, tak jak węgiel czy miał. Do tej pory z tego programu skorzystało prawie 280 osób, a koszt tych wymiany pieców w granicach 2 milionów złotych się zamknął. Szacujemy, że w chwili obecnej w samych Kielcach jeszcze jest około 6 tysięcy pieców do wymiany. W chwili obecnej czekamy na decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, na jakie środki będziemy mogli liczyć w tym roku. Pod koniec pierwszego kwartału zapadnie decyzja, czy miasto będzie realizowało wymianę pieców z pieniędzy centralnych, czy też z własnego budżetu. Na razie, jak twierdzą kontrolujący posesję w Kielcach strażnicy miejscy z ekopatrolu, nie jest dobrze. Wiele osób dokłada opał do pieców dużymi porcjami od dołu, a można inaczej, ekologicznie i ekonomicznie. To dwa identyczne piece i dwa rodzaje palenia z diametralnie różnym efektem. Widzimy tutaj dwa identyczne piece zasypane identyczną ilością paliwa, to znaczy drewna i węgla, z tym, że w jednym z pieców rozpaliliśmy metodą tradycyjną, tak zwaną od dołu, czyli najpierw była położona rozpałka, na ogień nasypaliśmy węgla i efekt widzimy za nami. W drugim piecu rozpaliliśmy metodą tak zwaną od góry, to znaczy na zasypany węglem piec nałożyliśmy drewno i to dopiero zostało zapalone od góry. Zdaniem ekopatrolu 99% Kielczan, którzy palą w piecach, niestety stosuje te nie najlepsze metody. Bo najczęściej jest to takie sformułowanie, że ktoś tam ma już 70 lat, 50 lat palił w piecu i czego możemy go nowego nauczyć. No i ale czasami, kiedy kontrolujemy paleniska i ludzie widzą, jaka jest różnica, przystosowują, zmieniają swoje zachowanie i czasami bardzo chętnie stosują tą metodę. Wynika to również z tego, że często nie czytają nawet instrukcji obsługi swoich pieców, jak należałoby palić. Taki sposób palenia, jak pokazujemy tutaj ten odgórny, powoduje to, że nawet gdy palimy w ten sposób, cały przewód kolinowy mamy czysty, nie trzeba go wielokrotnie czyścić, tylko on sam się oczyszcza. Przy spalaniu tradycyjnym, oprócz tego, że emitowana jest bardzo duża ilość zanieczyszczeń do powietrza i potem niestety musimy to wszystko wdychać, tracimy bardzo dużo pieniążków. Na przykładzie tego pieca, który jest za nami, widać, że piec jest nagrzany, ale większość ciepłego powietrza, większość tej temperatury, którą wytwarza piec, idzie w komin. Widać to po kolorze komina, który jest zamontowany do tego pieca. Natomiast w przypadku nowej metody, tej tak zwanej od góry, całość temperatury zostaje zatrzymana w piecu i jest wykorzystywana do ogrzania pomieszczenia. A to już wymiernie przekłada się na stan naszej kieszeni. Przy stosowaniu metody spalania węgla i drewna od góry można zaoszczędzić do 30% opału. Akcję edukacyjną w zakresie prawidłowego palenia prowadził w grudniu minionego roku Wydział Zarządzania Energią Kieleckiego Ratusza. Na Białogonie i przy ulicy Piekoszowskiej odbyły się wtedy pokazy i szkolenie z tego zakresu. Podobne będzie teraz organizować Straż Miejska. Taka akcja edukacyjna odbędzie się już w najbliższą sobotę 14 stycznia na Placu Wolności w Kielcach w ramach pikniku z okazji powitania wojsk USA w Polsce. Kolejne na zgłoszenia, które można składać w Komendzie Straży Miejskiej w Kielcach.